18 lat pracy w DPS i 40 lat aktywności zawodowej w trudnej dziedzinie pomocy społecznej. Liczne nagrody, wyróżnienia, w tym Telemach. Najważniejsza nagroda przyznawana przez telewizję Suwałki. Dom opieki społecznej, który daleko odbiega od stereotypu, jest wzorcową placówką docenianą w całym kraju. Tak w kilku zdaniach można podsumować dokonania Krystyny Jaśkiewicz, odchodzącej na emeryturę wieloletniej dyrektorki Kaliny. Ja myślę, że powiem tak jak każdy. Człowiek pracuje i robi najlepiej jak umie to, co robi. Dla mnie sukcesem, ja już powiedziałam tutaj do mediów raz, jest to, że w czasach wielkiego bezrobocia nie miałam ani razu dnia wolnego, nie stałam po zasiłek dla bezrobotnych. Nikt mnie z pracy nie chciał wyrzucić, a wybrałam sobie taki zawód, taki fajny, który tak dowartościowuje, że pieniądze to nie wszystko, ale ten uśmiech na twarzy człowieka, któremu się pomogło, jeżeli coś się wymyśliło, że miałam, no właściwie praca dawała mi ogromną przyjemność i to chyba jest największy sukces, nie trzymać się kurczowo etatu, który nie daje satysfakcji, a tutaj tak, sporo było nagród, sporo wyróżnień. Oczywiście na to zapracowałam nie sama. Stworzyliśmy drużynę, fajno ludzi i żeśmy naprawdę świetnie pracowali. Nigdy nie można do niczego się zabierać w pojedynkę. Trzeba pracować z ludźmi, ufać im, pozyskiwać taką grupę, prawda, do działania i wtedy to wszystko wyjdzie. No a to, że po drodze jeszcze zbiera się to szczęście, ten uśmiech ludzi, naprawdę uważam, że w atmosferze teraz jeszcze tych skandali, tego, co się dzieje w polityce, to te moje odejście, kiedy począwszy od mego szefa, pana prezydenta, miałam wyrazy życzliwości, mojej merytorycznej wiceprezydent jest wspaniałym człowiekiem, tak subtelnie zarządzała tym domem i moją osobą bezpośrednio, że to była czysta radość, bo po jej chyba dewizą życiową jest wspierać ludzi, a nie krytykować. I to jest nie do oszacowania bardzo piękna cecha charakteru. Ci, którzy mieli z nią bezpośredni kontakt i mogli obserwować jej pracę, mówią zgodnie. Kobieta dynamit, uosobienie dobroci serca i empatii, żywe srebro. I rzeczywiście, długo można by wyliczać zasługi pani dyrektor dla podopiecznych, dla Kaliny. W grudniu minie 7 lat, odkąd przywiozłem tutaj własną żonę. Przez te 7 lat każdego tygodnia przyjeżdżam 2 razy, w czwartek i niedzielę. Tak zwane odwiedziny. Ja nie przyjeżdżam dlatego tylko, że ja jestem taki dobry, kochający mąż. Ja tu przyjeżdżam dlatego, że mi tu dobrze. Dobrze być z tymi ludźmi. Ja wjeżdżam do domu z wyprostowanymi plecami i z jakąś siłą i upornością, większą upornością do świata i do ludzi. Rozbudowa domu i diametralna poprawa warunków bytowych dla podopiecznych, ogromna dbałość o ich rehabilitację, terapię zajęciową, otwarcie Kaliny na zewnętrzny świat, efektywna integracja podopiecznych ze społecznością miasta, działalność na rzecz integracji i współpracy z wieloma innymi placówkami tego typu. To wszystko jest dziełem pani Krystyny, która zawsze podkreślała, że to wszystko udawało się zrobić dzięki wspaniałemu zespołowi, jaki wraz z nią pracuje w Kalinie. Wulkan energii, jak zawsze, taki wulkan, który właśnie eksplodował i to dzisiaj jest możliwość przekonania się, no i trudno, czy będzie panią zastąpić. W tym nie ulega wątpliwości, ma pani talent chyba taki wrodzony, taki naturalny. Z taką łatwością pani to przychodzi, chcę tylko pozazdrościć. Pani Krystyno, cieszy się pani widzę bardzo. Nie wiem z czego. Nie wiem z czego, bo ja wiem, tutaj miała pani piękny dom pod swoją opieką, wspaniałych ludzi, o których pani mówiła. Tutaj pani zostawiła te 18 lat swojego życia, tworząc właśnie, budując nie tylko w sensie takim fizycznym, ale również w sensie takim ludzkim, duchowym, tą wspólnotę DPS Kalina, bo to jest nasza perełka, to jest taki nasz diament,
którym szczycimy się, to jest przykład, jak dzisiaj należy prowadzić tego typu ośrodki, tego typu domy. Zawsze uśmiechnięta, życzliwa, ale też wymagająca. Od siebie najbardziej. Aż trudno sobie wyobrazić Kalinę bez pani Krysi. My również chcemy jej podziękować za wiele lat wzorcowej współpracy z naszą redakcją. Za to, że tak starała się i dbała, by również na naszej antenie osoby starsze i niepełnosprawne miały należne im miejsce. Współpraca z panią Krystyną, jej podwładnymi i podopiecznymi była dla nas prawdziwą przyjemnością. Mamy nadzieję, że nie zapomni o Kalinie, o jej mieszkańcach i nadal swą wiedzą, doświadczeniem i nadzwyczajną kreatywnością wspierać będzie tych, którym poświęciła całe życie za zawodowe. I jakoś trudno nam uwierzyć, że na emeryturze... Napisałam wierszyk. Chcesz pani ten wierszyk? A, no to jest rymowanka. To nie żaden wierszyk, to jest rymowanka na jeden dzień, na dzień pojutrzejszy, ale mogę dziś odczytać. Proszę, przepraszam za chropowatości, bo jeszcze go dopieszczać trzeba, ale tak to poleci. I to tak spod serca było. Dla wszystkich emerytów, co się tak lękają i boją się od roboty odkleić. Jutro będzie jak niedziela, już od jutra mogę wiele, już od jutra mało muszę. Jak się ruszę, to się ruszę, jak poleżę, to poleżę. Mogę już od jutra wiele. Mogę celebrować chwilę, mogę śledzić lot motyla, mogę celebrować treści. Mogę nić pajęczą pieścić, ja w to wierzę, święcie wierzę, że to zrobię, co zamierzę. Mogę przeczytać nieprzeczytane, mogę obejrzeć nieobejrzane, mogę wreszcie wiersz napisać, ale też mogę nie napisać wiersza. Ja w to wierzę, święcie wierzę, że to zrobię, co zamierzam. Życzymy pani Krystynie nieustającej pogody ducha, promiennego uśmiechu i wielu lat w zdrowiu. A ponieważ do człowieka zawsze wraca to, co on sam dał innym, te życzenia z pewnością się spełnią.